Hej, z tej strony Diamorotik. Witam w kolejnym odcinku Gotika. Tym razem pójdziemy na polowanie. Z byłym czeladnikiem Bospera, łuczarza, się chyba Bartok nazywał. Zapolujemy sobie na wilki, a być może przy okazji znajdziemy broń orka. No zobaczymy. Co ja mam za broń? No Cordelasa nie założę, mam zdecydowanie za mało siły. 5 punktów nauki. No tak. W sumie jak tak sobie myślę, to chyba warto by było dorwać zbroję przedtem. A żeby dorwać zbroję, potrzebujemy zwoju uśpienia, oczarowania, amnezji, czy... No czegoś w tym... Dobrze, tak, nara. Jest tutaj w każdym razie taki alchemik w porcie. Edda. Ona robi zupę rybną, nie będziemy na razie z nią rozmawiać. No tak. Tu jest kowal, a tu jest alchemik portowy. Zapiszmy sobie, zróbmy sobie odcinek 9. Aha. Bo to jest 9. I zobaczmy, co ma na sprzedaż. Ignazo. Przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię nauki. Powoli, przyjacielu. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co chodzi. Stworzyłem nowe zaklęcie. Zaklęcie zapomnienia. Przeprowadziłem już parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu na jedną ostateczną próbę. Powiedz mi więcej o tym eksperymencie i o samym zaklęciu. Zaklęcie służy do wymazywania z pamięci różnych wspomnień. Jak na razie udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. Na przykład została ostatnio pobita lub okradziona. Nawet jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono usunięte z jego pamięci. Więc mam kogoś pobić, a potem wypróbować na nim zaklęcie? Ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ofiara jest naprawdę wściekła. Tutaj, w dzielnicy portowej, ludzie są przyzwyczajeni do bujek. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Tak, masz słuszność, ale żeby kogoś rozwścieczyć, wystarczy go zaatakować. Nie musisz od razu łamać mu wszystkich kości. Lepiej wybierz sobie jakąś samotną ofiarę. Jeśli ktoś zobaczy bójkę, możesz mieć problemy z Lordem André. Nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. Musisz poczekać na właściwy moment. Okej. Co będę z tego miał? Mógłbym cię nauczyć przygotowywać różne mikstury. Znam przepisy na esencje lecznicze, regenerujące manę i zwiększające szybkość. Dobrze, wypróbuję to zaklęcie. A zatem weź ten zwój i poszukaj sobie dobrej świnki doświadczalnej. Kiedy już skończysz, wróć do mnie i powiedz, jak ci poszło. No dobra. Można by na nim wypróbować. W sumie... Zapiszmy sobie i zobaczmy, czy będziemy mogli go przy okazji obrobić. Niepamięć pod szóstką. Dobra. Czekaj, ty! O! Widzę... Twardy zawodnik. No tak. Nigdy więcej ze mną nie zaczynaj. Spróbujmy jeszcze raz. Thank you.
Kto wie? Kto wie? Idzie nieźle. No dobra. Niczego tu nie znajdę. No, skopaliśmy mu dupsko. Jeszcze można mu zabrać małe co nieco z tych rzeczy, które tu leżą. Kufer? Nie. Otwieraniu zamków. Jeszcze o tym pogadamy. Jeszcze o tym pogadamy? Dobrze, już dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? Trzymaj się ode mnie z daleka z tą swoją magią. Widzisz? Dobra, dobra. Teraz weźmy sobie niepamięć i rzućmy na niego. No. Nie, to chyba nie zadziała. Dobra. Więc konkluzja z eksperymentu jest taka, nie warto. Nie warto go atakować, bo i tak nie ma tam nic pożytecznego. Więc chyba najlepiej faktycznie. Chyba najlepiej faktycznie po prostu pójść z tym zwojem, który dostaliśmy, przetrzepać komuś dupsko i rzucić na niego niepamięć. Ja bym chciał tutaj jednak wejść, dziękuję. O, a tutaj wskoczę? Chyba nie. A to by było bardzo, bardzo wygodne, gdybym tutaj mógł wejść. Tam jest schowek, gdzie jest zbroja. No, tutaj też nie doskoczą, chyba że na dach. Jest potencjał do wejścia na dach. Nie. Można jeszcze spróbować w tę stronę. O. Dobra. To tak chyba nie pójdzie. Skoro jesteśmy już w górnym mieście, no być tego pewny. Teraz trzeba znaleźć kogoś samotnego, komu można nakopać do dupy. Stój! Nikt nie może wejść do magazynu! To tylko gadanie. Dlaczego nikt nie może wejść do magazynu? Miłościwy Lord Hagen skonfiskował wszystko na potrzeby armii królewskiej! Ode mnie tego nie dostał. Dobra. Oczywiście możemy spróbować jemu skopać dupę, ale obawiam się, że pobicie strażnika będzie nierealne. Głuchy jestem! No właśnie. No właśnie. Nie waż się mnie atakować. Ode mnie tego nie dostał. Nie, to trzeba będzie kupić zwój uśpienia. A na kim by tu wypróbować zwój niepamięci? A, to jest to przejście takie podziemne. Okej. Okay. A co to za drzwi? Bez właściwego klucza. Aha, zamknięte drzwi. Tutaj ktoś jest? Sklep z mięsem. Czyżby nikogo w środku? No, na to wychodzi. Ojoj, kufer. Jakże interesujące. Chlebek, poproszę. No dobra. Obrobiłem jakąś pustą chatę. Świetnie, ale jeszcze nie znalazłem nikogo, na kim można by wypróbować spela. Strażnika nie skopią, nie. Na targowisku nie będzie nikogo odosobnionego.
Może... Kurczę, może na piętrze w karczmie ktoś będzie? Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. No nie, nikogo tu nie ma. Nie chcę nikogo, kto nie posiada zezwolenia na wejście do miasta. Chociaż w sumie... W sumie ona jest... tutaj taka sama. To może ją skopiemy i zobaczymy. O, nie ma broni. Powinno pójść łatwo. Dobra, oddawaj to wszystko. Nic tu nie ma. Okej. Teraz zapiszmy sobie pod S2 i rzucimy na nią niepamięć, jak tylko wstanie, ale właśnie najpierw chyba z nią pogadam. Okej, niepamięć. Słuchajcie, słuchajcie. I swoją drogą, kolejny poziom. O bogowie, moja głowa. Chwila! Jesteś brutalnym oprychem! Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego! Lord André dowie się o... Chwila! Jesteś lord... Dobra, jasne. Przestań z tymi czarami! Mądra decyzja! No dobra, i zobaczymy, czy teraz będzie inaczej gadała. Przestań! No dobrze. No i proszę. Zapomniała. Mogę z nią normalnie pogadać i nie będzie nic mruczała o Lordzie André. Praktycznie. Aha. Tylko nie... Dobrze, to w takim razie można lecieć do Ignaza. Eksperyment. Zobaczymy, co powie. Czy zaliczyło w ogóle questa, czy niekoniecznie? Bo trochę niepokoi mnie brak wpisów w dzienniku o tym, że tutaj zadziałało i fajnie. Pójdźmy sobie skrótem. Przecież wiedział o tym. Tędy, tak. Za sklepem Mateo. Jest przejście, z którego skorzystamy. Tu jest kowal Karol, który może nas nauczyć, który może nam zwiększyć siłę. Dobra. Ignaz. Udało się. Użyłem zwoju z twoim zaklęciem. Dobrze, dobrze. I co? Zadziałało? Tak, zadziałało. Doskonale. Jeden mały krok dla nauki, jeden ogromny krok dla mojej kariery. Teraz mogę cię nauczyć paru rzeczy o sztuce alchemii. Mogę ci również dać kilka przydatnych przedmiotów, jeśli chcesz. No dobra, to pokaż towary. I tutaj właśnie tak, liczę na zaklęcie pod tytułem Sen. I też różne ciekawe zaklęcia przemiany, które są... bardzo często używane w speedrunach oraz w ogóle na różne niekonwencjonalne sposoby. No to kupię sobie sen. Dobra, dzięki. To na razie tyle. Uśpimy pana strażnika i tylko mam nadzieję, że będzie miał przy sobie klucz i dostanę się do tych skrzyń. Bo jeżeli skrzynie będą zamknięte, to cały misterny plan. On po prostu za dużo gada. No nie wypali. Okej. Okay. Wcześniej tu jest sen. Dobra. Zapiszmy to sobie na S2. Ode mnie tego nie dostał.
Skończ wreszcie z tym czarą... Już, spokojnie, spokojnie. Ja to tylko ogłuszyłem strażnika. No co? Co jest? Dlaczego? Dlaczego on się obudził? Aha, ja go rozumiem, obudziłem szturchnięciem, tak? O, proszę, strój obywatela. Strój obywatela, strój obywatela. A tutaj? Mędzurka, żuwaczka, młotek, pochodnia. A zbroja? Dlaczego są tylko stroje obywatela, a nie ma zbroi skórzanej? Który najfajniejszy? Ten jest w miarę ok, chociaż te spodnie takie nieciekawe. To ten jest spoko. Miała być zbroja, halo, no czuję się oszukany. Jeszcze upewnijmy się, że niczego nie pominąłem. Są dwa kufry. Ani więcej, ani mniej. No dobra, więcej nic tu nie ma. No co, nie mogę tam wejść? No dobra, to wybiegnę sobie po prostu obok niego chyba. No to i tak trzeba będzie chyba kupić zbroję skórzaną. No chyba, że po prostu na razie pobiegam sobie w tym stroju. Zawsze to coś. No i jeszcze mam na sprzedaż parę strojów. One są po 120 sztuk złota. No to skoro mamy już jakiś tam strój, to chyba można zaryzykować pójście na polowanie. Dobra. Zapiszmy sobie tutaj. No i Bartok. Ej, ty. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy obóz niedaleko tawerny, w połowie drogi do gospodarstwa Onara. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. Do niedawna obaj przebywaliśmy w mieście. Mój przyjaciel Trokar jest bardzo dobrym myśliwym. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił. Nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i posługiwać się łukiem. No chyba dam sobie radę bez skradania. Łuk też mnie nie jara. Możemy zapytać o Trokara. Gdzie on teraz przebywa? To dziwna historia. Kilka dni temu siedzieliśmy w knajpie Koragona i gadaliśmy o łowach. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. Pamiętam tylko, że Trokar wspomniał coś o zakupie bagiennego ziela. Nigdy nie wrócił. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. Nie próbowałeś go szukać? Nie. Powiadomiłem tylko straż. Jej funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk
lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem. Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. No dobra, to może razem pójdziemy, bo w końcu chodzi o zdobycie skór. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu? To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? Proszę bardzo. Dobra, to jeszcze prześpijmy się do rana i można iść na polowanie, bo widzę, zrobiło się ciemno. No nie ma sensu po ciemku po lesie łazić. Ogłasza się, co następuje. We wszystkich miastach i regionach królestwa zostaje wprowadzony stan wojenny. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni z... Co? Przespał się? Dobra. Coś się przycięło, ale wszystko działa w porządku. Lepiej by było, gdyby się przymknął. No, to mamy deszcz. Świetnie. Doskonale, wspaniale, cudownie. Bartoku. Zapiszmy sobie grę i chodźmy na polowanie. Chodźmy na polowanie. W porządku, idź za mną. Za południową bramą zaczyna się las. Tam znajdziemy dużo zwierząt. Pewnie więcej niż byśmy chcieli. No to zobaczymy jak pójdzie. Jak tam z czarami? Mam kulę ognia pod piątką, jakby co. Dobrze. A Inos w swej mądrości może się przydać. Tak uczynił. Trudno być tego pewny. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Ponieważ jesteśmy teraz w drużynie, to nawet jeżeli on będzie zabijał, to ja i tak będę dostawał doświadczenie. Będę mógł lutować, więc powinno być żadnych problemów. Fajnie, skoro już jesteśmy tutaj na miejscu, to zróbmy sobie... Wow, jaki screen. Zróbmy sobie kolejny zapis. Krwiopijcy. Znowu jedna z tych głupich. Ciekawe, czy trzeba umieć z nich ściągać skrzydła, czy... Czy to jest automatyczne, jak w jedynce? No, koniec z tobą, bestią! Ciemny grzyb, aha, czyli nie umiem zbierać skrzydeł z krwiopijców, no trudno. Ale grzyby poproszą, przydają się. Dobrze, nie idź sam, Bartek. Dobra, mamy wilki. No, koniec z tobą, bestią! Wow, ile tych wilków. Nieźle gryzie. Dobra, trochę mnie pogryzł. Bartok myślę, że go dokończy. Ja go kajtuję. No i fajnie. Teraz można pościągać z nich skóry. Niczego tu nie i mięsko. Nie ma czego plądrować. Niczego nic tu nie, tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Trzeci. Czwarty. Piąty. On chciał pół tuzina, czyli nic sześć. To jeszcze jeden. Może jeszcze podjedzmy sobie w międzyczasie. No, grzyby tutaj nie dadzą rady, ale gulasz będzie jak najbardziej w porządku. Myślę, że kiełbasą poprawimy i jeszcze grzybkiem. Fajnie, można zapisać sobie. Jeszcze ściągnijmy tego wilka. No i jak myślisz, powinniśmy iść dalej w las, czy nie? No właśnie. Chodźmy dalej. W porządku. Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Zapiszmy sobie znowu.
No bo tutaj będzie już trudniej. Może ja od razu sobie wezmę. I do czego on strzela? Na pewno do cieniostwora. A nie. Jak sobie ładnie dał radę. Niczego tu nie znajdę. No, rogu cieniostwora nie będzie. Bartok się odleczył, genialnie. No, ładnego kryta sprzedał temu cieniostworowi. Nie musiałem marnować kuli ognia. Dobrze mu idzie z tymi krzepicami. Trzymam za niego kciuki. Bartok. No jeszcze jeden, tam, ej. Kolego, komara nie zauważyłeś. Dobrze. Tak, nic z nich nie zbiorę. Dobra, zapiszmy sobie grę. Idzie jak na razie świetnie. No i mamy orka. Aha. Nic tu nie ma. Lekki orkowy topór. Ork zwiadowca. Srebrny pierścień. Spoko. Dość tego, wracam do miasta. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie. Nawet we dwóch. Ork, zaraz za miastem. Jasna cholera. No to na razie. Możesz sprzedać te skóry Bosperowi. No. Łatwo było. Nawet się nie spociłem. No i expa trochę wpadło. Zdecydowanie. No jeszcze 720 expa i będzie kolejny poziom. Będziemy mieć wtedy 25 punktów nauki. Prawie tyle, żeby założyć Cordelas. Brakuje 35. Jeszcze kolejny poziom trzeba będzie wbić, żeby to założyć. I to tylko pakując wszystko w siłę. Naprawdę, te wymagania do założenia przedmiotów są bardzo zawyżone. W nocy kruka. Zębaczyki. Nie, to ja nie chcę drażnić zębaczy. Mam 6 skór. Tak, jest 6 skór oraz skóra cieniostwora. Bosper miał mi chyba płacić 15 sztuk złota za każdą. To będzie 90 sztuk złota, dobrze liczę? No zaraz się dowiemy. Nie pamiętam, ile on miał mi płacić. Wydawało mi się, że chyba 15 za sztukę. On się tak denerwuje. A w ogóle to sobie zapiszmy. I tak tego nie zmienisz. No i zagadajmy z Bosperem. No bo polowanie się udało. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Co do tych wilczych futer? Mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? 60. Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Nie, no jednak wolałbym zostać czeladnikiem u innego mistrza. I tak tego nie zmienisz. Czy zgodzisz się, żebym zawarł umowę z innym mistrzem? Miałem nadzieję, że będziesz pracował dla mnie. Ale skoro tego chcesz... To było oczywiście. Czy to znaczy, że mnie poprzesz? Jeśli pozostali mistrzowie nie zaprotestują, tak. Ale na pewno byłbyś dobrym myśliwym. I tak tego nie zmienisz. No dobra, fajnie. Wydaje mi się, że to jest doskonały moment, żeby zakończyć, chociaż nie. Jeszcze możemy oddać broń Haradowi, chociaż nie, to zostawię na kolejny odcinek. Także dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Dzięki za oglądanie. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli nie, użyj łapy w dół. Chcesz być pierwszym, który dowie się o moim nowym filmie? Jeśli tak, zasubskrybuj kanał. Gdyby interesował Cię również mój kanał na Twitchu, zapraszam do linku w informacjach poniżej. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym filmie.